No to witam wszystkich z mojej rodzinnej miejscowości Ligoty. Cenikiarze powiedzą, tu są miliardowice. No guzik, prawda, tu jest Podlas. Miliardowice są Hanej Dali. Ale dzisiaj miała być Inkszorejza. Niestety do południa loło. Już jest trzecia po południu. Mam nadzieję, że pogoda nie zakłóci tej rajzy. I teraz właśnie wjeżdżamy do tych właściwych miliardowic. Tak, ulica Przedszkolna Korzeniowskiego, to są właśnie granice tych miliardowic. No to tutaj zaczynamy nasza trasa w Zabrzegu przy sklepie Horten Panier, jak to tam się nazywa. W każdym razie wszyscy go dają spar. Teraz już tego spara tutaj nie ma. Ale najważniejsza rzecz jest w tym sklepie, a mianowicie właśnie kofola jest tutaj w tym sklepie, co mnie bardzo cieszy, bo ja tutaj robię często zakupy. Dobra, słuchajcie, nie godymy. No, ruszymy na rajza wzdłuż polskich granic, wedle Polski granice. Także czeka mnie ciężko rajza. Fest długo, ale zrobimy to w jeden dzień. Ja tam mamy kościół bez obrzegu, ulica księdza Józefa Lądzina. Ksiądz Józef Lądzin zresztą stąd pochodził, tutaj ze Zabrzega, był znanym działaczem na Śląsku Cieszyńskim. Także fajnie, że i tu też jest upamiętniony. Zresztą Dinkmal koło kościoła jest. Ja już go też nieraz pokazywał na swoich filmach. Także też mamy te swoje postaci takie historyczne, tustela, jak to się goda. To jest już wiślana trasa rowerowo w Zabrzegu. No i też jademy w stronę Czechowic-Dziedzic. Tam jak te strumy są, to jest koryto Wisły. No i jak się łatwo domyślić, była tu też granica prusko-austriacko. Tyle, że jeżeli chcecie tutaj szukać słupków, no to niestety jest z tym duży problem. On ich tu najwyraźniej chyba nie ma. Godum chyba, bo ja też tak dokładnie nie znaszę. Ale generalnie rzecz biorąc, ta granica idzie tutaj nie tak jak koryto rzeki, w większości nie tak jak koryto rzeki, a jak Starorzecza. Wisła tutaj była regulowana już w czasach międzywojennych. Po tym jeszcze ją też poprawiali w sytuacji, jak został wybudowany zbiornik goczałkowicki, kiedy jest za naszymi plecami jakieś 5 km tu stela. Byśmy musieli na spadki jechać, a to nie jest dzisiaj naszym celem. Zresztą to jezioro jest
najczęściej pokazywanym jeziorem na moich filmach, więc nie ma potrzeby zaś go pokazywać. Także tereny bardzo fajne. Jedynie no ta droga mogłaby być lepsza, jak na wiślaną trasę rowerową przystało. No i też u nas w gminie nie dba się o infrastrukturę rowerową. Godą to z gańbą i wręcz ze żalem, ale no władze no raczej średnio do tego pomysłu podchodzą, a to jest fajna promocja. My tam zwracamy się do nich, oni no niby wiedzą o problemie, ale zawsze sprawa jest wokół pieniędzy. Także tak to niestety wygląda. W naszej gminie WTR-ka jest najgorszo chyba na całym śląskim odcinku. No to już Czechowice-Dziedzice, bloki kolejowe. Znowu tutaj taki parę osób. Aha, tu jest punkt końcowy, dobra. Koniec kursu. Ja tu bajtle mają taki skatepark. Górka saneczkowo. To już rzeka Biała, śląsko-małopolsko granica, a konkretnie granica Czechowic-Dziedzic i Kaniowa. I ktoś dał zdjęcia, że na miejscu, kiedy się ta rzeka łączy ze Wisłą, był dawny trójstyk polsko-austriacko-pruski. I tutaj zrobił feler srogi, bo ta rzeka ona płynie tam na północ do Wisły, ale to koryto, które tam już się odgałęzio, to genau jest koryto sztuczne. Jest to przekop. Ta rzeka płynęła bliżej Gruby Silesia. Bestuż to lotnisko, ten Fliegerplatz, co tam jest, to już nie jest Czechowice-Dziedzice, a Kaniów. Temu, że granice administracyjne nie zostały zmienione i one idą tak jak te stare granice państwowe, więc trójstyk owszem jest, ale w miejscu kaj Kiesi ta Biało wpadała do Wisły. Ja bym już to Kiesi pokazywał na jednym z filmów, ale widzę, że chyba będzie trzeba jeszcze raz to pokazać, nie dzisiaj, ale w przyszłości. Tak więc teraz już my są w Małopolsce. Mimo tego, że województwo śląskie. No to genau witam z Bestwiny. Rzadko tu bywam, mimo tego, że mam tu niedaleko stosunkowo. Tam już widoczne góry Beskidu Małego. Tam się coś mroczy, cholera. Mam nadzieję, że to nic nie wydarzy, że ta rajza się dzisiaj uda. W wersji mini. Ale też się trzeba troszkę poruszyć. Trochę mnie kark z tyłu boli, ale wiecie, dyskopatia, siedzę w obeznaki.
A tu mamy taki oto widoczki. Choroba czołunka i kamieniołom w kozach widać. Słuchajcie, tym sposobem robimy rajza wedle granic Polski. Wjechaliśmy na Ukrainę. Mam nadzieję, że mnie tu nie zastrzelą. Ale generalnie rzecz biorąc, sweepa droga, list zabroniono. Także mamy takie oto dziwne znaki. No i widoczny Beskid Śląski ze Skrzycznym na czele i Beskid Mały ze Chrobaczą Łąką. I brama Wilkowicko. A my są na ulicy Borowikowej w Bestwinie. Tam już widoczne będzie Bielsko-Biała. A ulica Kwiatowa już się zaczęła, proszę. Taki stary jakiś dymby tutaj są. Aleja Dębowo pewnie jeszcze w starych czasach sadzone za Austrii. Pamiętajmy, że Austria tutaj też była, tylko że od 1772 roku, od pierwszego rozbioru Polski. Tam mamy trochę nieciekawie, bo tam leje, a ja tam będę jechał. Także troszkę ciula to. I zaś granica śląska i Małopolski, jeje w Małopolsce. Tam drugi brzeg to już jest Śląsk. I tutaj też mamy już oczywiście Bielsko-Biała. Z tym, że te tajle, które tutaj są, tego Bielska-Białej, to tutaj kajoje, to się nazywa Komorowice Krakowskie. A tam za rzeką to już jest genau Komorowice Śląskie, czyli Śląsk. Krakowskie, no to wiadomo, że Małopolska, nie? Tu jest taki oto chodnik, a ja pojadę kajś tam. I dali Komorowice Śląskie. Troszkę pod Klara filmuję. O, teraz może będzie lepiej. Na horyzoncie mamy jakieś burze. Tyle, że je nie ma daleko od chałupy. Średnio 20 km taki promień od chałupy. Tak więc tragedii nie ma. O, chyba nawet widzę, kaj te burze są. Ja tam jest kurde zamroczone, a ja tam mam jechać, tam też zamroczone. To chyba nie ma tak fajniście, jak mi się wydawało. Tu zamroczone i tu zamroczone. Tam też zamroczone. Ha, z cukru nie ma, damy radę. No i na urzech je w Mazańcowicach. Tutaj już czasami jeżdżę też z roboty. Słuchajcie, ale przejeżdżałem koło takiego, koło takiej szkoły, tam szpil był. I ten szpil grali sami tacy ciemnoskórzy, tacy, jak to się go dociapaci. No ewidentnie to byli przybysze z krajów Bliskiego Wschodu. Także żaden mi nie będzie pociskał, żaden polityk z Warszawy, że w Polsce nie ma uchodźców, że Polska nie przyjmuje uchodźców. Słuchajcie, lepiej wyjdźcie tutaj, po naszej okolicy jest ich już tu pełno, więc taki pierdoły to se mogą pociskać w telewizorkach, ale nie mnie, bo jest ich tu pełno, w Bielsku pracuje ich tu pełno, więc żaden mi nie powie, że nie przyjmujemy uchodźców. My w Ligocie.
stary, ponad 200-letni kościół w Ligocie, w którym Job był chrzczony. Kościół Opatrzności Bożej. Czuję szula, ale ja do tej szuli nie chodził. Ja chodził do dwójki, a tu jest jedynka. I będziemy kończyć pomału ta nasza pętla dzisiejsza. Czy skończymy rajza? A no pierun wie. Może Garmin już wie, że pętla kończymy. Są my już przy sklepie. Zrobiono ten plan. I tam w oddali widać Wysochora. Teraz jakby kto wiedział, to nie był żaden artykuł, film sponsorowany przez ten sklep, tylko po prostu tutaj miałem najbliżej do tej pętli. Mo to być tak jak na granicy Polski. Także widzicie, da się odjechać Polska w 3 godziny. Także nie ma źle. Teraz chyba się jeszcze kajś przejada. Tak z godzina i będziemy ciśli ko chałupie, bo jutro muszę stawać już od tej rano do roboty. Tutaj mamy kapliczka, zdaje się święty Florian. Co tam jest? O, jest to zafundował. Taki oto smakołyk tam na skrzyżowaniu w Zabrzegu. I to jest Zabrzeg dali. O, jeżdżę już tylko tak po okolicy. Mroczy się, mroczy. Ale myślę, że jeszcze tak z pół godziny sobie pojeżdżę i będę spadać. Dochał. Go? Jaki pierun spod kryszcz na mnie. Ledwo wjechał do lasa. Ale mimo wszystko lubię las.
No i se cosik chmurzy się, ale jokaj się wyjeżdżą. Powiem szczerze, że chyba tu jeszcze nie jechał, albo dawno nie jechał. Tam jakoś i drogę widzę. A już wiem, kraju jest. Byłych tu jednak, byłych. Gańba by było, jakby nie był. Nawet jakiś człowiek tam się wyłonił. Także spoko. Już tak pomału, takich leśnych, cichych, z wyjątkiem tego fligra z góry, krajobrazach jadymy do domu. No widzę, że się mroczy już coraz bardziej. No i jadymy już w Czarnolesiu. Zaczęło nam tu trochę padać, pyszczeć. Bestuż jada już do domu. No ale las nawet w czasie deszczu wygląda fantastycznie. Ta zieleń taka żywo, taka zielona. Widać, że jest życie. I potęga, słuchajcie. To jest to. Cieszę się, że mu niedaleko chałupy ten las. Do chałupy mu niecałe 2 km. A od chałupy las mu jakieś 500 metrów. Także spoko. To był brat od pana wiceburmistrza, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Taki oto miły akcent, ale troszkę nam tutaj już pyszczy. Ja już się też biorę do domu. Czymcie się i do zaś.